Cześć, Ernest! Nareszcie nadeszła aktualizacja! Dzisiaj, przynajmniej na PC-tach, do pobrania było prawie 4 GB danych. To mnóstwo nowej świątecznej zawartości, zmian, sekretów i ciekawostek. W tym filmiku pokażę wam najważniejsze zmiany w rozgrywce oraz nowe skiny i emotki. A więc, zakładka z wiadomościami wygląda teraz tak. Każda wiadomość ma teraz swoją zakładkę na cały ekran. A w menu wyboru trybów widać, ile obecnie waszych znajomych gra w które tryby. A w sklepie V-Dolce są do zakupienia w oddzielnej zakładce. Pakiety skinów za prawdziwe pieniądze są teraz tam, gdzie skiny za V-Dolce. Do tego można teraz giftować aż 5 przedmiotów na dzień, zamiast 3. Okej, chodźmy już do gry. Na pole walki wkroczyły aż 4 świąteczne przedmioty. Pierwszym z nich jest bałwanek. Bałwanek wraca, ale w nowym wydaniu. Od teraz bałwanka nie można założyć. Można nim jedynie rzucać. W takim dopiero postawionym bałwanku możemy się schować i w nim biegać. Teraz patrzcie na to. Po zniszczeniu bałwanka pozostaje po nim bila śnieżna, którą możemy podnieść i nie urzucić. Po zetknięciu się z ziemią albo z graczem wybucha i zamraża nasze stopy na kilka sekund. Drugi przedmiot to wyrzutnia śnieżek. W tym roku jednak śnieżki wybuchają od razu po zetknięciu się z jakąś powierzchnią albo jeśli zbliży się do przeciwnika. Prezenty. Prezent to rzadki przedmiot, który po postawieniu na ziemi zamienia się w jeszcze większy prezent. A w nim są losowe, rzadkie przedmioty i czasami węgiel. Tak, węgiel, którym można rzucać. Zadaje aż 20 punktów obrażeń i ma dziwny tor lotu. Z prezentu może też wypaść sztucer, ale nie wiem, czy to przypadkiem nie jest błąd. Teraz zmiany na mapie. Karkołomne kino zmieniło się w scenę. Pamiętajcie, że już w sobotę o 20 rozpocznie się tutaj premiera sceny z Gwiezdnych Wojen. Fort to replika gry doczekała się wzmianki o jakiejś postaci należącej do eventu premiery tej sceny. Nie wiadomo, co to będzie za postać. W plikach gry skrywa się też kilka innych ciekawych informacji, ale to jest temat na oddzielny filmik, bo tego jest dużo. Poza tym śnieg. Spójrzcie, na mapie zaczął padać śnieg. Wkrótce biały puch pokryje całą mapę. A kolorowe lampeczki pokryły już wszystkie gigantyczne krzaki. Dekoracji świątecznych jest tak naprawdę pełno na całej wyspie. Kompletnie nową miejscówką jest to iglo? Jest to nowy, bardzo ładny punkt orientacyjny. Jeśli na wyspie znajdziecie taką oto dużą kostkę lodu, to warto ją zniszczyć, ponieważ mogą z niej wypaść ryby. Na całej wyspie są porozrzucane monety, które dają nam punkty doświadczenia. Według plików gry jest takich 64, ale dokładnych lokacji jeszcze nie znamy. Tą monetę znalazłem przez przypadek. Split screen to nowa funkcja na konsolach. Jeśli w lobby na PS4 lub na Xboxie podłączycie drugiego pada, będziecie mogli grać we dwójkę na jednym, podzielonym ekranie, w klasycznych trybach. Na PC-tach ta funkcja jest niedostępna. Tak samo w trybie kreatywnym, ratowanie świata i niektórych innych niestandardowych trybach. W temacie skinów to w grze będzie można kupić całoroczny pakiet skinów bojowych. W cenie prawie 8000 V-Dolców będzie można kupić wszystkie pakiety bojowe, które wyjdą w 2020 roku. Pakiety bojowe będą zawierać wyjątkowe skiny oraz odblokowują 25% karnetu bojowego w sezonie, w którym wyjdą. W plikach gry skrywają się takie oto skiny, które będą należeć do pierwszego pakietu bojowego. Nie wiadomo jeszcze, kiedy to wejdzie do sklepu, ani jak to naprawdę działa. Co do darmowych przedmiotów, to oto przykładowa misja, która wejdzie do gry w te święta. I to jedna misja z wielu, które pojawiły się w tym sezonie. Naprawdę warto będzie grać w tą zimę. Czekają nas tony nowej zawartości. Za darmo będzie przynajmniej 13 przedmiotów. Dla posiadaczy karnetu bojowego będą wyzwania dogrywki. Ale z dogrywki na razie znamy tylko jedną nagrodę. Czyli styl do postaci. Teraz nowe przedmioty kosmetyczne. Według Shiny 21 paczek z danymi w plikach gry jest zaszyfrowanych, co oznacza, że przynajmniej kilkanaście skinów jest ukrytych. Tak samo jak rok temu prawie codziennie będą wychodzić nowe skiny niespodzianki. Nie wszystkie skiny i emotki jednak zostały zaszyfrowane. Zobaczcie sami. Nowych stylów doczekało się chyba w sumie 6 skinów. Para czarodziejów ma teraz dodatkowe zimowe warianty. Łamorzech za to otrzymał 3 dodatkowe style, ale niestety ten jego wielki łeb dalej przeszkadza w grze. Pani DJ Lama ma teraz styl bez jej maski. A pan Piesł? Taki oto styl. Nowy styl otrzymał też elf. Jest to elf w edycji Mint Jaxa. Koncept jednego z graczy Fortnite został wprowadzony do gry. I tej zimy elf na pewno wróci do sklepu. Ten styl powinien być dostępny dla każdego. Nie tylko dla tych, co mają elfa już od 2 lat.
Dodatkowo elf otrzymał też nową tarczę na plecy. Poza tym w plikach gry pojawiły się też oczywiście kompletnie nowe skiny. W tym nowa zimowa ryba, pan miś polarny i wiele innych. Te trzy skiny mają być w nowym pakiecie zimowych legend. Będzie on prawdopodobnie za około 70 zł. A to nowy pakiet PlayStation Plus. Powinien być już po północy. Zapraszam do oglądania. Koniecznie dajcie znać, który skin podoba wam się najbardziej.
I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.